Musimy się streszczać. Więc tak, wy go znacie, my go znamy, nie będę więcej mówił. Piotr Brzychcy! Siostry i bracia w rock'n'rollu, witamy w telewizorni. Jesteśmy w winiarni Mielżyński, w takim urocznym miejscu. Wokół nas, jak widzicie, winatrunki. Sobie możemy popatrzeć i sobie pogadać w takim uroczym wnętrzu. Dzisiaj rozmawiamy z gościem, który miał być u nas nie tyle, że już dawno, ale na liście na pewno naszym, był. Chodzi o to, że po memoriale Johna Lorda w październiku tamtego roku obiecaliśmy sobie jako patroni medialni, że zrobimy z uczestnikami tego memoriału wywiady. Była Ula Fryska, był Dougie White, tak, był Tony Carrey. I dzisiaj kolej na wyjątkowego gościa. Oto przed Państwem, moi drodzy, Piotr Brzychcy. Cześć, Piotr. Cześć, cześć, witam. Ja jestem w szoku, że takie towarzystwo tutaj w ogóle wymieniasz. To jest niesamowite. Tak. O memoriale porozmawiamy sobie później, a na początku pogadamy sobie o tym, na jaką okoliczność się dzisiaj zebraliśmy w tym miejscu. Na okoliczność tego wydarzenia właśnie, tej płyty. Tak, premiera była chyba tydzień temu dokładnie, 14. Premiera była dokładnie tydzień temu, 14 kwietnia w piątek, i to jest też ważna data, ponieważ 2 lata temu, dokładnie 14 kwietnia, wydaliśmy płytę Bider z Wojtkiem Cugowskim, w sensie Kruk i Wojtek Cugowski, i to jest jakby ukoronowanie tej płyty i tej całej sytuacji, która zaistniała, i koncertów, które później graliśmy. No i mamy takie nowe, młodziutkie dzieciątko. A 14 kwietnia czasem imieniny czy urodziny obchodzi Ritchie Blackmore? To są jego urodziny oczywiście. O, tak, 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 tak. Moja babcia też urodzinuje i Ritchie Blackmore i, i tak później, jak ja napisałem takiego posta na fejsie, to okazało się, że wiele osób ma jakby dużo wspólnego z tą datą 14 kwietnia i że to jest bardzo szczęśliwa data, w związku z czym no, i nie było to planowane, jakby wiesz, wytwórnia nie planowała tego w żaden sposób i też nie mieli pojęcia o tym, że to jest dla mnie ważna data. Po prostu dostaję telefon. Co powiesz na premierę 14 kwietnia? Ja mówię, absolutnie to jest ta data, musi być. Jak się tylko dowiedziałem, a myślałem, że będzie później, szczerze mówiąc, więc dopiąłem wszystkiego, żeby ta płyta ukazała się 14 kwietnia. Nie powiedziałem, Piotr Brzychcy, lider, założyciel zespołu Kruk, ale tak, pomówmy trochę o tej płycie, bo ta płyta nie była nagrywana w sensie przygotowania, nie było tego, takiego rodzaju, że ona miała być koncertowa. Ty usłyszałeś nagrania z tego koncertu i zdecydowałeś, że to będzie koncertówka, tak? Tak to było. Mniej więcej tak. Inaczej mówiąc, jest to przepiękne, przeurocze miejsce w ogóle, Dąbrowie Górniczej, i myślę, że w skali całego kraju to jest przepiękne, przeurocze miejsce. Tam są 4 jeziora, takie po jeziorze w zasadzie. Akurat Pogoria 3 to jest to jezioro, nad które ja jeżdżę niemalże codziennie, jak jest taka pogoda, jak teraz mamy taką piękną za oknem, to po prostu rowerek i tam po prostu spędzam czas i łowię ryby, i po prostu się trochę popluskami pływam na desce i na łódce, także po prostu spędzam tam czas i nagle się okazuje, że po prostu będzie taki koncert. Bo Kazik z zespołu Kult powiedział, że jak jest w Dąbrowie Górniczej nad tymi jeziorami, to czuje się jak na Mazurach. I to też było fajne, bo jakby miasto jest bardzo takie w stronę rocka otwarte i po prostu mamy tam i rondo imieniem Jimiego Hendrixa, i mamy pomnik Jimiego Hendrixa, i już w latach 80. na takim pomniku powstańców śląskich po prostu ktoś zawsze pisał sprayem Jimiemu Hendrixowi. I miasto zrobiło taki ukłon, że proszę tego po prostu nie niszczyć tego pomnika, my wam postawimy tutaj pomnik, nawet grałem na otwarciu tego ronda. Także to jest niesamowita jakby historia, no i nagle okazuje się, że co, no gramy tam ten koncert. I poprosiłem jakby miasto i też takiego znajomego, który współpracuje z miastem, Olka Kozłowskiego z grupy Przedmarańcze, żeby nam nakręcił klip. To miał być jeden klip do utworu Rad Race, który dość mocno, że tak powiem, promował tą płytę poprzednią, czyli Bider. No i nasz realizator Oleg Boroń miał nagrać jakby ten właśnie utwór, ale nagrał cały koncert. No i na drugi dzień, co porabiasz? No odpoczywam, no bo to wiadomo, tam po prostu impreza była po tym koncercie, wspaniałym zresztą, i po prostu to podjadę do ciebie, dobra, i puszcza mi ten koncert. Ja mówię, kurde, jak to brzmi. Ja mówię, niesamowita pamiątka. On mówi, ale to wydajcie to na płycie. O kurde, na płycie, tak, akurat mi to będą chcieli wydać na płycie. No ale tak mnie po prostu tym zaraził, tym pomysłem, że tak długo po prostu jakby pracowałem nad tym, że wytwórnia w to uwierzyła. I oczywiście to nie jest tak, że tam kogoś musiałem, nie wiem, przekonywać bardzo, ale no wiadomo, że to jest po prostu dzisiejszy rynek muzyczny jest jaki jest. Wydać koncertówkę to jest jakieś tam, powiedzmy sobie, ryzyko, ale jest tak duże zainteresowanie, jest taka fajna, po prostu jakby taki fajny odbiór tej płyty, że myślę, że wszyscy wiemy, że to był najlepszy ruch, także no został nagrany cały koncert. Oczywiście pojawią się dwa klipy finalnie, bo nagrane zostały nie jeden, tylko dwa, tak żeby było coś w backupie, ale mówię, puszczamy obydwa, bo po prostu to jest niesamowite, że to się wszystko tak udało. No i żałuję, że w zasadzie nie ma obrazka do całego koncertu, bo to już w ogóle byłaby bajka. Byłoby DVD, nie? Wtedy byłoby DVD, tak, tak. Ale płyta audio też jest czymś fajnym, bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem teraz wywiadu, powiedziałeś, muzyki rockowej się słucha po prostu. Tak. Więc mamy zdjęcia, jako dziecko po prostu, jak ojciec mi puszczał płyty winylowe, koncertowe, to otwierałem, po prostu patrzyłem na te zdjęcia, zamykałem oczy, wyobrażałem sobie, że tam jestem, muzyka leciała, nie było żadnych, nawet VHS-ów wtedy jeszcze nie było, ale i jako dziecko po prostu budowałem swoją wyobraźnię, więc dajemy taką płytę, zresztą ona jest, że tak powiem, w takim klasycznym, starodawnym stylu, pudełko, plastik. Żadnej tektury tu nie ma. Tak się wydawało swego czasu. Dobrze powiedziałeś o swoim dzieciństwie, bo jak czytam twoje wywiady z tobą i jak funkcjonujesz w ogóle w branży, to ty jesteś takim muzykiem, fanem, który spełnia swoje marzenia, bo wszędzie można przeczytać, że grałeś w piłkę z Ritchie Blackmorem, grałeś w gałę, że Carlos Santana pogratulował ci w czasie koncertu solówki, tak, i że tak powiem, ukłonił ci się twój geniusz. Masz podpisy Santany, tak, i Blackmora na swoich gitarach, więc jesteś fanem. Powiedz mi, czy to, że grałeś ze wszystkimi, Whitesnake, Thin Lizzy, Santana właśnie, czy to jest tak, że ty spełniłeś swoje dziecięce marzenia, bo każdy chłopak zaczyna grać, występować o tym, żeby grać z wielkimi. Wiesz, czy to jest coś takiego? To jest tak, że o tym nawet nie dało się marzyć, no bo jak możesz o tym marzyć? No wiesz, no przecież to jest jakaś abstrakcja, wiesz. Wyrastałem, wiesz, w jakiejś tam dzielnicy Dąbrowy Górniczej, po prostu, wiesz, nie jakiejś w Warszawie, czy nie wiem, nawet Katowicach, tylko po prostu w totalnej takiej po prostu dziurze, o którym mówię zawsze, to jest hrabstwo. Natomiast marzyłem jakby o tym, żeby zrobić coś muzycznie po prostu, żeby mieć taką po prostu, nie wiem, no zespół, żeby grać na gitarze, kurczę, i tak wydawało mi się, że to jest nieosiągalne, po prostu zamykałem oczy i udawałem, że gram na gitarze, jak miałem, nie wiem, 13 lat. I w ogóle nie grałem wtedy na gitarze i dopiero gdzieś tam w wieku 15 lat, jak byłem w 8 klasie, i był komers tak zwany na zakończenie, to pojawił się tam taki zespół, który grał takie rzeczy po prostu, no wiesz, no pod nóżkę, żeby po prostu tam młodzież tamtych lat po prostu sobie potańczyła. I tam był znajomy rodziców, Mirek Ganska, który miał drugą gitarę i mówi, mogę ci ją sprzedać. Jeszcze w ogóle to były stare nominały i jakieś śmieszne pieniądze. Ja tą gitarę po prostu zobaczyłem i po prostu tą gitarę jakby wziąłem już wtedy do domu i wtedy się wszystko zaczęło. 93 rok, gdzieś tam okolice czerwca. No i pamiętam te pierwsze riffy po prostu Purple i Sabbathów. I no gdzie ja bym wtedy mógł w ogóle pomarzyć, że wiesz, ja przeczytałem wtedy 3 razy z rzędu książkę Królowie Purpurowego Świata Dariusza Łanoty, historię o Purplach i po prostu, wiesz, wyobrażałem sobie po prostu, jak to mogło być w ogóle, jakby to było cudownie mieć taki zespół. I nagle po prostu pojawia się sytuacja, że wiesz, że jestem tutaj teraz, z tobą rozmawiam i ty mi jakby uświadamiasz, wiesz, ja to faktycznie wszystko przeżyłem. No wiesz, zawsze będę fanem jakby muzyki, to jest absolutna podstawa. A jeśli chodzi o kwestię tego, co się udało zrobić, no to nie wiem, po prostu, wiesz, nie wiem, tam z nieba coś spadło i wiesz, aż po prostu sam w to nie mogę uwierzyć, jak teraz o tym opowiadam. To nie jest chwalenie się, tylko po prostu to jest wielkie szczęście, które mnie po prostu spotkało. Ale ty tak się wzrusza, słuchaj, jak dzieciak, który jara się muzą. Przecież w czerwcu grają Purple, gracie z Purplami, gracie z Nazareth. Wy się tak się jaracie z Wojtkiem, że dziś przeczytałem, że pojedziecie po tą arenę do Poznania i będziecie koczować przed tą halą, żeby ich zobaczyć. Nie? To jest niesamowite. Jesteście dzieciakami, którzy wyrośniętymi, ale dzieciakami, którzy są fanami muzy. To jest niesamowite. Dokładnie. To wiesz, to jest jak, trochę jak w piaskownicy. Dzieci dostają nowe zabawki. Po prostu jest fan, bo akurat wyszło słońce, zaczęła się wiosna i dostali nowe zabawki. Tak, no jaramy się tym strasznie, wiesz. No, po prostu jak rozmawiamy o tym, to czasem i po kilka godzin telefonicznie i tak po prostu face to face, więc no to jest po prostu no nasza miłość, no ta muzyka, to po prostu zespoły, które kochamy i plus jeszcze fakt, że możemy grać, no wiesz, to jest też coś absolutnie niesamowitego, wiesz, możesz po prostu wziąć ten instrument i grać na nim, to też jest kolejny dar, tak, bo wiele osób chce grać i po prostu no nie ma tego czegoś. Ja nie mówię, że po prostu ja jestem kimś tam po prostu, ale mogę to wziąć i zagrać po prostu. Nie jestem jakby po szkole muzycznej, jestem kompletnym samoukiem, nikt mnie nie uczył i po prostu no, jestem szczęśliwy, mogę wziąć tą gitarę i zagrać. Chociaż kiedyś miałem taki przełom w swojej gitarze i ojciec zawsze mnie krytykował, że fałszujesz tam w ogóle, nie, przestań, jak przyjdą ludzie, to w ogóle nie graj, no nie wiesz, takie teksty, no nie? I przyśnił mi się Jimi Hendrix, który mnie uczył grać na gitarze. I wiesz, i tak sobie po prostu, wiesz, wybudzam się z tego snu i mówię, nie chcę się z tego snu w ogóle wybudzić, no nie? Ale cały czas to jest w takim realu, no nie? Że ten Hendrix jest na wyciągnięcie ręki. I pierwsze co zrobiłem, jak już, wiesz, mówię, no to faktycznie to był sen, to wstałem i wziąłem gitarę, to była, nie wiem, gdzieś tam okolice 7, czy nawet może wcześniej. I pierwsze co zrobiłem, to wziąłem gitarę do ręki i zacząłem grać to, co po prostu zapamiętałem z tego snu, z tej lekcji. I pamiętam, że otwieram się drzwi do mojego pokoju, ojciec wkłada głowę i... To ty grasz? Myślałem, że puścisz jakąś płytę w ogóle, Hendrixa. I taki szok, no nie? A ja mówię... Nic nie odpowiedziałem, tylko w głowie sobie mówię, zamknij te drzwi, bo ja muszę to po prostu zapamiętać, to co z tej lekcji wyciągnąłem. Ale wiesz co, jest coś w tej twojej grze magicznego, naprawdę, hipnotyzujesz. Pamiętam memorię Johna Lorda, występujesz razem z Dougie White'em i jest tak, że stoję pod sceną, nagrywam sobie telefonem, nagrywam Dougie White'a, jest super, zaczynasz grać na gitarze. Od razu tego White'a na ciebie, na twoją gitarę, bo to jest coś niesamowitego. I przypomniałem sobie, jak powiedziałeś o tym, że w Dolinie Charlotty, kiedy graliście z Purplami, muzycy Purpli filmowali jak grasz, tak? Filmowali telefonami jak grasz. Znaczy jak gramy, jak gracie. No tak, ale twoje solówki też, tak? Więc to jest coś niesamowitego. Wrócę do snu. Mówię, że przyśnił się Hendrix, ale pamiętam, że powiedziałeś, że któryś riff do utworu jakiegoś z Bider przyśnił się w Zakopanem, tak? Tak, Hunger for Revenge, tak. Wstałem w środku nocy i zagrałem to i poszedłem spać dalej. Ale jest często tak, że riffy ci się śnią? Śnią mi się melodie, tak, śnią mi się różne melodie, to prawda, po prostu jakby wiesz, czasem sobie nawet zanucę coś po prostu do dyktafonu, no bo wiadomo, jesteś rozespany, ale wybudza mnie po prostu jakaś melodia i po prostu wiesz, jakby zostaje mi to absolutnie w głowie później, jak sobie to nagram oczywiście, bo jak nie nagram, to tylko wiem, że to było coś, to już jest taka mgiełka, no nie? I wtedy po prostu nie mogę do tego dotrzeć. Jak sobie zanucę, to po prostu to już mam to nagrane, że tak powiem. Chociaż najlepiej lubię pisać spontanicznie, wiesz. Czasem po prostu siedzę z gitarą i jest taka kompletna chemia, że wiesz, że byłbym w stanie napisać całą płytę nie na kolanie, tylko po prostu z jakiejś takiej, wiesz, euforii, entuzjazmu po prostu, który się bierze, wiesz, z tej chemii pomiędzy mną, gitarą i muzyką po prostu. To jest, wiesz, to jest coś niezrozumiałego dla mnie, wiesz, to jest jakby błądzenie w ogóle, wiesz, w jakimś takim labiryncie i widzisz to światełko i tam do tego dążysz, no nie? I mogę wtedy pisać po prostu absolutnie. Jestem świadomy tego oczywiście, jaka jest jakość, to nie mnie oceniać, prawda, ale czuję szczęście i to jest chyba też ważne, żeby człowiek się spełniał i wiesz, ja mówię, nie oceniam absolutnie swojej gry, ani swojej muzyki, ani swojego zespołu, mogę ocenić tylko muzyków, z którymi gram, są wspaniali, absolutnie. Na chwilę obecną to jest właśnie Wojtek Cugowski, Mariusz Prętkiewicz na bębnach, Maciek Guzy na gitarze basowej, Michał Kuryś na organach Hammonda, Radek Mokrus na organach Hammonda. Także to są ludzie, z którymi po prostu oczywiście mogę ich ocenić, ale to, co ja robię, no to już jest do oceny dla was. Natomiast czuję szczęście i to jest chyba najważniejsze. Mhm. Ale wrócę jeszcze do tego nagrywania, bo bardzo mi to pasjonuje. To, że potrafi na przykład przez jakieś spotkanie, jakieś wydarzenie i pójść i nagrać melodię na telefonie, to jest to, tak tworzysz właśnie, że przychodzą ci nagle, nie wiem, prześladują cię melodię, że musisz się nagrać koniecznie, bo... Prześladują mnie, tak, tak. To dobrze powiedziałeś, bo mam czasem tak, że jadę na rowerze, a uwielbiam jeździć na rowerze i po prostu, wiesz, jadę gdzieś w parku albo w lesie i po prostu nagle, wiesz, i słucham muzy też na słuchawkach, ale jakby z tyłu albo z boku gdzieś tam głowy tej świadomości rodzi się jakaś melodia i wiesz, no ja na przykład słucham sobie, nie wiem, Within Temptation, a rodzi mi się coś zupełnie innego w głowie. Muszę się zatrzymać, wiesz, oczywiście tych sytuacji jest mnóstwo, wiesz, wędkuję i muszę się zatrzymać w danym momencie życia, po prostu nic nie istnieje, albo najlepsze jest, jak jestem wśród ludzi, no nie, i muszę to zrobić, jestem wtedy odcięty, bo tylko po prostu proszę o to, żeby mi dali sekundę, żeby się wyciszyli. Ja to po prostu nagrywam i cokolwiek by się nie działo dookoła, to nie istnieje. Nagram ten fragment, który siedzi mi w głowie, w tej wyobraźni i wtedy dopiero wracam do świata żywych jakby. To też, wiesz, wyciągasz ze mnie w ogóle dzisiaj takie historie, o których sam nawet nie wiedziałem, naprawdę. Właśnie o to chodzi w naszych wywiadach w telewizorni. Wiesz co, grałem sobie o Purplach i przypomniał mi się to, co powiedział w wywiadzie dla telewizorni Wojtek Cugowski. Powiedział o płycie Bider, że to jest płyta hardrockowa i bardzo purpurowa. Jak słucham właśnie tej płyty Bider i też to jest też koncertowej, to wiesz co, tak sobie wyobrażam, że tą bazą taką, może to nie jest 100%, tak, ale 90% może parę procent to jest właśnie Purple, bo jak słyszę Hammondy u was, tak sobie nie wiem, tak, to jest taki właśnie Purple w większości, ale to jest właśnie trochę Thin Lizzy, to jest Whitesnake, to jest to wszystko, że chyba ten świat, którym ty byłeś zauroczony kiedyś, można powiedzieć od dzieciaka, przenosisz na swoje płyty, na swoje utwory. Tak to działa. Chociaż ja wiem, tak, słuchaj, ja słucham na przykład Made of Stone, takiego kawałka, on jest cięższy, nie? Ma swoje riffy i tak sobie myślę, że masz takie ciągoty trochę cięższe, nie? Takie, nie mówię, że trashowe, ale ja wiem, nie chcę powiedzieć stonerowe, ale Ty lubisz łączyć klasykę z nowymi trendami. To tak wiesz, jest jakoś? Jak zaczynałem swoją przygodę muzyczną i już grałem na gitarze, że już mogłem po prostu przystąpić do zespołu, to były lata 90. to nikt nie słuchał Purple z moich znajomych. Po prostu w ogóle byłem jakby sam w tym wszystkim. I ja z tym swoim umiłowaniem dla właśnie tego rocka lat 70. Ta święta trójca, Purple, Cepelini i Black Sabbath, plus wspaniali gitarzyści typu Jimi Hendrix, Eric Clapton. Oczywiście teraz spłycam to, bo więcej tego wszystkiego było, natomiast ja z tym całym umiłowaniem i po prostu otoczenie ludzi, wiesz, którzy słuchają Gunsów, Nirwany, Metalliki i wiesz, i szukam zespołu, no nie mam z kim grać, no jakby po prostu, no sorry. I znalazłem ogłoszenie w sklepie muzycznym w Katowicach i przystąpiłem do zespołu, który grał metal w stylu Metalliki, a ja w ogóle Metalliki nie słuchałem i mnie to nie kręciło, wiesz, ja potrzebowałem wokali, którzy, wiesz, tam pieją w górach, tak jak Gillan na przykład, jak Dio, a nie tam po prostu, wiesz, jakiś Hetfield. No. Oczywiście z całym szacunkiem bo teraz słucham, bywam na koncertach, nawet wywiad z nimi kiedyś robiłem, jak pracowałem jako dziennikarz. I jakby tutaj ta historia zaczyna się od mojego ciężkiego grania, że wiesz, że po prostu biorę gitarę i po prostu, wiesz, no ja chcę grać hard rocka, a oni mówią, my gramy metal i... proszę, jestem na castingu. No i zagrałem i kurczę, okazało się, że od razu zostałem głównym gitarzystą. Sam nie wiedziałem, że zagram metal. I później jeszcze kolejne jakby zespoły metalowe w mojej historii. Zanim się właśnie dopiero zawiązał Kruk, zanim poznałem ludzi, z którymi mogę to tworzyć i którzy też kochają hard rocka. Ale to po prostu było granie metalu, no nawet nie było z kim bluesa pograć, jak wiesz, pomimo tego, że Śląsk jest kolebką bluesa, ale żeby bluesa grać, to trzeba go też po prostu potrafić zrobić naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a metalowców wtedy było na każdym poziomie, no więc tak po prostu, jak mówisz o tym, że łączę w sobie te elementy z trochę cięższą muzyką i mam ciągoty, to pewnie tak, pewnie z tego to wynika, po prostu z tego, że pomimo umiłowania do bluesa, rocka, po prostu byłem zmuszony grać metal, który zresztą później polubiłem i lubię do dzisiaj, nawet i ciężkie odmiany w stylu, nie wiem, Karkas na przykład. O, proszę. Tak, też lubię Karkas. Wszystko jest otwarte. Karkas jest w ogóle fenomenalny. Słuchaj, kiedy usłyszałeś pierwszy raz Wojtka polskiego, to opadła cię kopara, ale pomyślałeś sobie, że coś taki Coverdale z Turnerem Rogersem? Co ci w ogóle przyszło do głowy, jak pierwszy raz usłyszałeś, jak śpiewa? Ja usłyszałem pierwszy raz, jak śpiewa w takim telewizyjnym reality show Bar i tam śpiewał utwór Enya, który jest na tej płycie też skoverowany. Śpiewał utwór Purple właśnie i byłem w szoku, bo po prostu nie wierzyłem w to, że w takim, że tak powiem, plastikowym programie po prostu jest gość, który w ogóle gra na gitarze i śpiewa Enię i jeszcze śpiewa to w taki sposób, no nie? Oczywiście wiedziałem, że to są jakby synowie tego Cugowskiego, ale że oni takie coś w ogóle to szok, no nie? No a później usłyszałem Wojtka w 2007 roku, jak byłem na koncercie u Grzesia Kupczyka, na koncercie Seti w Czechowicach-Dziedzicach i tam też właśnie grali bracia i Wojtek wyszedł na scenę przed ich koncertem zrobić próbę mikrofonów, zaśpiewał Mary Jane i po prostu ja mówię, oh my god, po prostu co to za voice w ogóle, wiesz, Piotrek jest świetnym wokalistą, absolutnie, ale ma tam taką przestrzeń w górze, tą, którą ja też kocham, ale Wojtek wychodzi i ma to pasmo takie właśnie, jak powiedziałeś, Paul Rogers po prostu, John Turner, po prostu jest, ten głos jest tak mięsisty i ciężki, wiesz, osadzony na tak właściwych, że tak powiem, alikwotach, Coverdale'owy też, tu trzeba powiedzieć, no po prostu jak ja to wtedy usłyszałem, to mówię, no, wiesz, jeszcze z tym takim angielskim, który po prostu w jego wykonaniu jest świetny, to mówię, no kurde, no to jest po prostu wokalista, no nie? Wiesz, wydawało mi się, że to jest tylko gitarzysta, który tam gra coś sobie, wiesz, podchodzi, zaśpiewać w chórku, wiesz, a on zrobił tą próbę mikrofonów i koniec. Jeszcze miał koszulkę Deep Purple Machine Head, także mówię, kurde, to jest swój chłop w ogóle, no nie? No później zaczęliśmy jakby widywać już, że tak powiem, na różnych sytuacjach, w różnych sytuacjach muzycznych, no i po prostu nagle odkryliśmy, że po prostu my znamy muzę po prostu taką i kochamy dokładnie to samo. A ja się przy okazji dowiedziałem, że on w ogóle ma wszystkie płyty Kruka i mówię, no serio? Kurde. No więc taka, pokrótce taka historia wyglądała. Wiesz co, jest koncertówka, płyta Bider uzyskała naprawdę świetne recenzje i pytania są, już widzę w komentarzach, nie tylko na fejsie, takie, no, kiedy następna płyta z Wojtkiem studyjna? Czy myślicie o tym, czy na razie nie ma takich planów? Wojtek jeszcze nie wie, dlatego jak mieliśmy teraz press tour po Warszawie i robiliśmy od świtu do nocy wywiady, to pytali nas o to i jakby nie chciałem się wcinać, bo Wojtek mówi, nie wykluczam, byłoby miło, byłoby fajnie, natomiast ja mogę powiedzieć tyle, ja już całą płytę napisałem nową, 5 utworów jest zrobionych z zespołem, czyli jakby mamy z bandem zrobione po prostu już aranże, jest już po prostu wszystko zamknięte w 5 utworach, 3 myślę jeszcze będą dodatkowo i wtedy będę chodził za Wojtkiem i mówił, masz chwilę czasu, usiądźmy, pogadajmy, może ci się spodoba, może nie, ale popracujmy nad tym, więc na to liczę i nawet jeden utwór mu wysłałem, żeby się spróbować, żeby nie zagrać tego właśnie w Tauron Arenie 12 czerwca przed Deep Purple, przed Nazareth, przed Jornem, no bo to będzie wyjątkowe święto i mówię mu, kurczę, zróbmy sobie taki może taką prapremierę jednego utworu. Tak go trochę namawiam, wiesz, no bo ja muszę podchodzić, no nie? No to sobie wszyscy będą uszczęśliwieni, jak się okaże. I teraz zdradzam to jakby pierwszy raz tobie, no nie? Więc, ekstra, super. Więc to są takie, że tak powiem, newsy z kapelusza. Ekstra. Ja to właśnie chodzi. Jest to zmieszanie do końca. Przypomniał mi się to, co powiedział u nas w wywiadzie Wojtek, mówiąc o tobie, że jesteś znakomitym gitarzystą, ale też znakomitym człowiekiem. A ty dużo mówisz o miłości, o tym, że jako artysta kierujesz się miłością, mówisz też o pokorze. Jak to jest, jeśli chodzi o bycie artystą? Płacić jakąś cenę za to, że się jest artystą? Jak wybrać z tego, żeby być artystą i tym znakomitym człowiekiem? Ja nie potrafię o sobie powiedzieć w kategoriach, że jestem artystą. Nie potrafię powiedzieć o sobie w kategoriach, że jestem, nie wiem, kimś wyjątkowym, tak jak to teraz tutaj gdzieś tam nakreśliłeś. Przepraszam, bo mi się tutaj właśnie budzik włączył. Czas wstawać. Czas wstawać. Od wywiadu. I powiem szczerze tak. Ja mam w sobie mega dużo pokory, ale jednocześnie mam w sobie też jakby potrzebę tego, żeby pukać te wszystkie okna i drzwi, żeby ludzie po prostu mieli świadomość, że taki zespół istnieje, bo jak tego nie zrobisz, no to możesz po prostu grać do końca i po prostu nikt o tym nie będzie wiedział, a bez publiczności nie ma nas, prawda? Jakby nie jesteśmy w stanie zaistnieć, no chcemy sprzedać taką płytę, tak? Nie po to, żeby się wzbogacić, chociaż wiadomo, że każdy to robi też po to, że chciałby te jakby środki finansowe uzyskać, ale jakby no muszę to zrobić, tak? Czyli mogę wyjść na narcyza, lansera i po prostu taką osobę, która po prostu chce się po prostu, nie wiem, gdzieś tam ma parcie na szkło. To nie o to zupełnie chodzi. Jeśli my tego nie zrobimy, jeśli w dzisiejszym świecie przebodźcowanym nie powiemy do ludzi, słuchajcie, mamy taką płytę, przyjdźcie na nasz koncert, kupcie tą płytę, posłuchajcie, albo chociaż nawet ją po prostu ściągnijcie z neta i też posłuchajcie, zobaczcie, czy wam się to podoba, bo to jest nasza muza, to jest nasze dziecko, tak? I po prostu kochamy to, co robimy i tyle. W związku z czym po prostu sytuacja jest taka, a teraz to już nawet telefony nie dzwonią. Sytuacja jest taka, że po prostu jakby nie mam świadomości tego, bo wiesz, ludzie jakby i wychodzisz na świecznik, to jesteś, wiesz, z jednej strony dobra energia po prostu do ciebie leci od ludzi, ale jest też ta energia zła po prostu, gdzie ktoś cię oceni na przykład jako buca, wiesz, no bo wiesz, grasz koncert, jest nie wiem, tak, tu widzisz na Pogorii jest 8 tysięcy ludzi i schodzisz ze sceny i po prostu, nie wiem, no kolega, sąsiad, nie wiem, koleżanka z dawnych lat po prostu jest tam i nie jesteś w stanie się z każdym przywitać i ktoś po prostu nagle ma wyobraźnię, że ty jesteś bucem, no wiesz, albo kimś takim, wiesz, niegrzecznym, no nie? A ja kieruję się pokorą wobec życia po prostu, jakby, wiesz, dla mnie pewne wartości są ważne. Nie płacę za to żadnej ceny, poza faktem, że czasem po prostu, wiesz, no odbieram pewne rzeczy w sposób taki emocjonalny, czyli albo jestem na samej górze, albo po prostu, no wiadomo, dopadnie jakiś dół. Nie mam dwubiegunówki, mam nadzieję, natomiast no, ta cena tych emocji, tej wrażliwości jest właśnie taka, że po prostu, wiesz, no cieszę się z ludźmi, a później jak oni się gdzieś tam tracą w moim życiu, no to po prostu za nimi tęsknię i to boli, no nie? Ale sam nie czuję, żebym płacił jakąkolwiek cenę, jestem szczęśliwy, że po prostu gdzieś tam los obdarował mnie, wiesz, takimi historiami, że mogę grać, że mogę po prostu czuć tą muzykę, że mogę ją kochać po prostu bezgranicznie i że ona po prostu jest zawsze przy mnie, to jest po prostu wierność, wiesz, jakby działająca w obu kierunkach, no nie? Czyli po prostu jakby powiedziałem już wszystko, co mogłem powiedzieć w tym kontekście i cieszę się, że z tobą dzisiaj rozmawiam, dlatego że wczoraj udzieliłem tych wywiadów naprawdę od groma, jak mówię, od świtu do wieczora i to ze wspaniałymi ludźmi, bo jakby wiesz, no przyjeżdżam po każdej płycie i rozmawiam i często też przy okazji innych wydarzeń, więc znam tych ludzi, to są, wiesz, spotkania tak jak z kumplami, nie? No tak, ale dzisiaj ten wywiad jest o tyle wyjątkowy, że po prostu wyciągnęli ze mnie w ogóle jakieś, wiesz, jakąś historię, wiesz, takiej, wiesz, wewnętrznej świadomości, której w ogóle nie spodziewałem się, że nawet w sobie mogę mieć. I będę wracał zaraz do domu po prostu i muszę to przemyśleć. Super, i taka właśnie telewizornia. Także kochajmy muzykę, kochajmy koncerty. No, nasza akcja, chodźcie z nami na koncerty. Ten w Krakowie z Purplami, Nazareth, tak Kruka, też na inne koncerty. 28 kwietnia Klub Gwarek, Kraków. 29 kwietnia Klub Leśniczówka, Chorzów, Park Śląski. Zapraszamy serdecznie. 10 czerwca Komin, Sosnowiec, 9 czerwca Wisła, Amfiteatr, no i 12 Święto Hard Rocka. Nie może was tam nie być. Jak oglądacie to na pewno wiecie w ogóle o co chodzi, bo tak to, jak słuchacie innej muzy w ogóle, to pewnie w ogóle jakby nie ma tematu, ale to jest piękne, że mamy takie święto. Słuchajcie, to jest drugi raz, bo pierwsza edycja, na której też graliśmy, tam był Whitesnake, Teza, był Graham Bonnet i teraz po 12 latach mamy drugą edycję z cudownym składem, absolutnie. Przyjdźcie na ten koncert, bo to jest święto. Nie chodziło o Kruka nawet, ale doceńmy to, że w Polsce wydarzyło się coś takiego jak Hard Rock Heroes w ogóle. Święto muzyki hard rockowej. Wiem, że to kochacie, więc musicie tam być. Super, i właśnie o to chodzi. Wszystkie informacje z Facebooku, na stronie Kruka. Chodzimy na koncerty, chodźcie z nami na koncerty. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam gorąco. I widzimy się na koncertach. Dzięki. Cześć.